takiego jest, że dziecko chce być dorosłe. A dorosłość to jest tak między 30 a 45. Przed 50 już się martwimy, że się zaczynamy starzeć niedługo. Czyli właściwie z całego naszego życia, od urodzenia do śmierci, to tak jakbyśmy żyli po to, by dobiec do tej młodej, ale już dojrzałości, a potem się martwić, że już z tego wyszliśmy. Tak naprawdę to powinniśmy po prostu zwyczajnie umieć funkcjonować z trzema pokoleniami, z dwoma, czyli każdy z tymi sąsiednimi w tych trzech pokoleniach. I naprawdę wszyscy od siebie coś możemy brać i wszyscy możemy coś sobie dawać i wygląda to mniej więcej tak. Jeśli myślimy o dzieciach, naszych, innych, o tym młodszym pokoleniu, to bardzo mnie dziwi, jak w autobusie mówią ludzie, no cóż to za młodzież teraz. No przecież ta młodzież jest właśnie przez nas wychowywana. Przecież ta młodzież ma w sobie to coś, co myśmy też kreowali. W związku z czym nie tak odcinajmy się, tylko zastanówmy się nad sobą. Ktoś powiedział wesoło, że w łożu małżeńskim jest zawsze 6 osób. Jedni rodzice, drudzy rodzice i ta para, która jest w tym łożu małżeńskim. Tak olbrzymi wpływ na to pokolenie tychże małżonków mają ci, którzy ich wychowywali. A często mówi do mnie żona, mąż. No ale to ja nie mogę wychowywać swojego męża. To ja nie za dziecko wyszłam za mąż. To nie jest tak. Wyszłaś za mąż, za człowieka, ożeniłeś się z człowiekiem, która to żona, który to mąż, nosi w sobie bardzo wiele tego, co twoi teściowie jego nauczyli. I ty musisz to uwzględniać. To nie jest tak, że ty poznałaś 20-letniego człowieka, który właśnie się wczoraj urodził i prezentuje ci tylko siebie. To pokolenie starsze trzeba też w nim widzieć. Powiedział poeta, żeby szanować przeszłość i ołtarz. Jak szanować? Wykorzystać to, co oni wnieśli dobrego, ale też sugerować, by to starsze pokolenie korzystało z tego, w czym my już teraz lepsi jesteśmy. To starsze powinno się przed tym nie bronić, a to młodsze powinno uszanować różne mądrości starszego pokolenia, do których to mądrości jeszcze to młodsze nie doszło. I tak się wijemy w trzech pokoleniach, każdy z nas. I zbyt często walczymy, krytykujemy, zamiast stworzyć z tego taką jedną wspólną strukturę wzajemnego wspierania się, pomocy, przyglądania, inspirowania do rozwoju. Nawet tak sprawy wielkie jak życie rodzinne, to nie są sensy, to są cele życia. Sens życia to jest zupełnie co innego. To jest taka centralna, największa myśl. To jest idea. Sens życia to nie jest konkret. Sens życia to jest na przykład chcę żyć pogodnie, a potem tworzą się cele.